Rozmowa dnia. A w naszym studiu gość, wicemarszałek Sejmu, przedstawiciel ruchu Kukiz 15, Stanisław Tyszka. Witam panie marszałku, dzień dobry. Dzień dobry. Takie niespodziewanie, taki termin niespodziewanie się ostatnio zrobił popularny. W gazetach demontaż Unii Europejskiej. Ja już nie chcę teraz się zagłębiać w to, która gazeta co napisała i dlaczego to było nieprawdą. Jarosław Kaczyński i inni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości bardzo ostro dementują to, jakoby Prawo i Sprawiedliwość chciało wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej albo ją demontować, tylko że mówię o tym, że chce ją reformować i wzmacniać. A politycy ruchu Kukiz 15 chcieliby demontażu Unii albo wyjścia Polski z Unii Europejskiej? Nie, no w żadnym wypadku nie chcielibyśmy wyjścia Polski z Unii Europejskiej, natomiast no, chcielibyśmy innej Unii. I wydaje mi się, że mamy bardziej spójne poglądy na to, jak Unia powinna wyglądać, niż Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego, że nie wiem, czy słyszał pan ostatnią wypowiedź prezesa Kaczyńskiego. Tam trudno było wywnioskować, czy prezes Kaczyński chce, żeby zostało tak, jak jest, czy chce, prawda, Unii mocarstwowej ze wspólną armią. Mówił o tym już kilkakrotnie wcześniej. No używał właśnie takiego sformułowania, że marzy mu się Unia Europejska jako mocarstwo. Być może z takim jednym wspólnie wybieranym prezydentem, na przykład. Też o czymś takim mówił. No i rzeczywiście mówił również nieraz o takich wspólnych siłach zbrojnych Unii Europejskiej. No więc dla mnie w tym momencie, świadomie czy nieświadomie, pan prezes Kaczyński popiera Unię federalistyczną. Ja jestem za Unią Wolnych Narodów, za powrotem do korzeni wspólnot europejskich, to znaczy Unia Europejska powinna być obszarem wolnego handlu, prawda, swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału. Natomiast bez tej całej nadbudowy, prawda, brukselskiej biurokracji, która no, rości sobie prawo do wtrącania się w wewnętrzne sprawy państw. I w tym momencie dzieją się, że rzeczywiście mamy do czynienia z pewnymi ruchami tektonicznymi w Unii Europejskiej. W poszczególnych państwach w wyniku wyborów nadchodzących mogą dojść do głosu siły bardziej eurosceptyczne. Ja uważam, że Unia Europejska ma dwa zasadnicze problemy. Z jednej strony problem imigracji, a z drugiej strony problem waluty euro. Idzie o to przy tych przesileniach, że niestety dla nas ci partnerzy do ewentualnych rozmów o radykalnej sanacji czy naprawie Unii Europejskiej, to oni trochę jednak mówią inne rzeczy niż te, o których pan w tej chwili wspomniał. Bo jak popatrzymy na te najsilniejsze ruchy, które kontestują Unię Europejską, to tam jest też bardzo często ostra retoryka taka antykapitalistyczna, czy w ogóle antyglobalistyczna. Bardziej wydaje się, że jednak tam paliwem są w niektórych przypadkach tylko kwestie imigranckie, a o takim powrocie do korzeni Europy Zjednoczonej jako takiej wspólnoty wolnych narodów, które prowadzą między sobą wolną wymianę gospodarczą, to odnoszę wrażenie, że jakby pan chciał dyskutować ze zwolennikami Marie Le Pen albo Geerta Wildersa w Holandii, to byłoby trudno. No ma pan rację, dlatego że to jest efektem takiego trochę populistycznego przesilenia w Unii Europejskiej wynikającego z no, podstawowych błędów, które popełniono, między innymi przy polityce imigracyjnej. Tak? No, w momencie, kiedy toleruje się napływ milionów osób, które nie szanują zasad konstytucyjnych wartości europejskich, tak? A im się daje, prawda, pomoc socjalną, no to się musi skończyć nawarstwieniem problemów, prawda, i wybuchem nastrojów antyimigranckich. Ale z drugiej strony dostrzegam też elementy tego, na czym mi zależy. Na przykład Ruch Pięciu Gwiazd we Włoszech, prawda, od dawna postuluje referendum w sprawie euro. To nie jest może łatwa sprawa, natomiast euro, wspólna waluta, jest czymś, co jest fundamentalnie sprzeczne z zasadą solidarności europejskiej. Ona służy Niemcom, a osłabia państwa południa Europy, prawda? I to nie do końca z ich winy, dlatego po prostu, że polityka monetarna jest prowadzona w interesie silniejszych państw. Dlatego ja uważam, że w Europie powinno dojść do kontrolowanego demontażu strefy euro. O właśnie, o to chciałem dopytać. Demontaż Unii Europejskiej nie, ale demontaż strefy euro... Tak. Tak, tak. No jak najbardziej. I jest wiele sił w Europie i też bardzo poważnych ekonomistów, którzy o tym od lat mówią. To jest kwestia taka, że panie redaktorze, no nie da się prowadzić wspólnej polityki monetarnej dla państw na tak różnym poziomie rozwoju jak prawda, Grecja i Niemcy. Tak? Ta polityka monetarna zawsze będzie służyć silniejszemu. Dlatego w sposób kontrolowany powinno się zdemontować strefę euro i powrócić do walut narodowych albo do regionalnych.
normalnych. Ja obawiam się, że ten demontaż strefy euro może zatrzymać się gdzieś tak w połowie drogi. To znaczy, że w ramach dyskusji o Europie dwóch prędkości powstanie coś, zresztą o tym już, o czym już kilka lat temu się mówiło, kiedy strefa euro zaczęła mieć duże kłopoty, czyli taka strefa mniejszego, twardego euro. Wtedy niektórzy mówili, że może powinny być dwa rodzaje euro, tak jak kiedyś był też rubel transferowy w kraju państw tak zwanej demokracji ludowej, czyli możemy sobie wyobrazić, że na przykład przy wspólnej walucie zostają Niemcy, kraje Beneluxu, może jeszcze tak jacyś ich partnerzy. Reszta właśnie albo wraca do walut narodowych, albo posługuje się być może na przykład w rozliczeniach między sobą, czymś w rodzaju, no nazwałbym to eurotransferowy, prawda, no tak, per analogia. Różnego rodzaju scenariusze są rozważane, natomiast to, co jest istotne z perspektywy polskiej, to jest to, żeby Europa, w tym strefa euro, odzyskała konkurencyjność, tak? Dlatego, że to jest nasz główny partner handlowy. Ale jednocześnie bardzo ciężko będzie tę konkurencyjność odzyskać w momencie, kiedy Unia Europejska jest obszarem, w którym tak dobrze ma się protekcjonizm gospodarczy. Protekcjonizm i dodrukowywanie pieniędzy. No tak, no to jest niestety jakby błędna ścieżka, którą poszły państwa Zachodu po ostatnim kryzysie finansowym. Demontaż Unii Europejskiej to będzie jedno z haseł, z którymi do wyborów, nie Unii, przepraszam, tylko demontaż strefy euro to będzie jedno z tych haseł, z którymi do wyborów, no może nie samorządowych, bo to nie ta okazja, ale później będzie szedł ruch Kukiz 15. Znaczy to dla nas to jest po prostu, że tak powiem, zdroworozsądkowe założenie tego, do czego powinniśmy dążyć w Europie. Powtarzam, przy pozostaniu Polski w Unii Europejskiej, dlatego że to jakby nie mamy wyjścia. Unii Europejskiej, która pewnie będzie unią dwóch albo kilku już prędkości. Jest. Od lat już jest. Strefa euro i nie strefa euro, to wiemy, tak, ale w czym jeszcze to się według pana przejawia? No wie pan, różne, prawda, na różnych zasadach innych funkcjonują niektóre państwa, na przykład Wielka Brytania, prawda, pod paroma innymi względami. No w tym momencie już jesteśmy naprzeciw Brexitu, także to nabiera nowego znaczenia. A Donald Tusk, który przedłużył swoją kadencję jako szef Rady Europejskiej, to będzie działał na rzecz Europy ojczyzny, czy Europy różnych prędkości, czy na znaczy, ja myślę, czy czegoś innego. Czy my w ogóle przeceniamy rolę Donalda Tuska w tym wszystkim? Myślę, że bardzo przeceniamy rolę Donalda Tuska. To jest mój zarzut do Prawa i Sprawiedliwości, do Platformy Obywatelskiej, że ich polityka zarówno wewnętrzna, jak i niestety ostatnio zagraniczna, oparta jest na nienawiści Kaczyńskiego do Tuska i nienawiść Tuska do Kaczyńskiego. I teraz od lat, prawda, my obserwujemy, jak panowie starają się sobie zrobić krzywdę kosztem Polski i interesów Polaków. No, ale jak rozumiem to, że krytykuje pan Prawo i Sprawiedliwość za sposób, w jaki sprawa Tuska została rozegrana, nie oznacza jednocześnie, że uważa pan Donalda Tuska za bardzo dobrego szefa Rady Europejskiej. Nie, uważam go za bardzo złego szefa Rady Europejskiej, natomiast krytykuje Prawo i Sprawiedliwość za obsesję na temat Tuska. Prawda? Od lat te polskie wojenki partyjne opierają się na animozjach personalnych. To wiedziałem, że prędzej czy później sformułowanie wojenki partyjne musi się pojawić. Ale panie redaktorze, ale to przecież to wszyscy widzą. To odpycha ludzi od polityki też, prawda? Nie dyskutujemy o tym, co jest istotne. Panie redaktorze, no, my składamy co poniedziałek projekty deregulacyjne, obniżające, upraszczające podatki. Jestem ciekaw, czy pan redaktor o tym słyszał. Bo o tym się jakoś nie mówi. W tym tygodniu zaproponowaliśmy, żeby wszystkie instytucje państwowe publikowały umowy cywilnoprawne zawierane, prawda, z partnerami zewnętrznymi. A wszyscy wolą mówić o wojence Kaczyńskiego z Tuskiem, prawda? A to jest przejrzystość finansów państwa, czym, na czym bardzo ruchowi Kukiz 15 zależy, dlatego że my powtarzamy od początku naszego istnienia, że każdy złoty wydawany z pieniędzy podatnika powinien być jawny. W związku z tym oczekuję od wszystkich ministrów, żądam w tej chwili od wszystkich ministrów rządu Prawa i Sprawiedliwości opublikowania umów, które zawierają z podmiotami zewnętrznymi na stronach swoich ministerialnych. To ja zapisuję to pytanie, jak tutaj za godzinę będzie wicepremier Mateusz Morawiecki, to się go zapytam. Będę bardzo wdzięczny. Czy publikuje rejestr umów i czy wspiera, żeby publikowały wszystkie jednostki państwowe, rząd, samorządy i inne instytucje? Dane przez Platformę Obywatelską wnioski o odwołanie kolejnych ministrów gabinetu Beaty Szydło i teraz konstruktywne wotum nieufności zapowiadane. To też jest wyraz obsesji w tej wojnie międzypartyjnej, pana zdaniem? To są takie, prawda, triki PR-owe, komunikacyjne. Pamięta pan pewnie premiera z tableta, premiera Glińskiego, Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość i Platforma myślą tak samo. Oni wrzucają tego typu tematy zastępcze do debaty po to, żeby Polacy nie dyskutowali na temat tego, że ludzie nadal umierają w kolejkach do lekarza, tak, że Polacy są wypychani z własnego państwa na emigrację, że małe i średnie przedsiębiorstwa są niszczone przez urzędy skarbowe i tak dalej.
dzień pracy Sejmu kosztuje 1 300 000. W związku z tym będziemy mieli przynajmniej tyle wyrzucone w błoto na kolejną dyskusję, która nic nie przyniesie, mówię o tym wotum nieufności. A pan będzie głosował, kiedy przyjdzie do głosowania nad konstruktywnym wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło? Jeżeli będzie wotum nieufności wskazany kandydat z Kukiz 15, to z pewnością poprawię. No a pewnie będzie Grzegorz Schetyna wskazany przez Platformę Obywatelską. To wtedy pewnie pan nie będzie głosował. Nie, na pewno nie będę głosował. No panie redaktorze, byłem przeciwko wotum zaufania dla rządu Beaty Szydło, natomiast tak samo jestem przeciwko temu, co się działo przez ostatnie dwie kadencje rządów Platformy Obywatelskiej i PSL. Przypominam, 21 podwyżek podatków, 2,5 miliona osób za granicą. Jakie sojusze będą konstruowane przez ruch Kukiz 15 w wyborach samorządowych? Na pewno już o tym myślicie. Przede wszystkim chcemy sojuszy z tysiącami lokalnych ruchów, organizacji społecznych, stowarzyszeń i tak dalej, które są bardzo aktywne. Bo Kukiz 15 powstał po to, żeby obudzić działalność obywatelską, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby patrzyli na ręce rządzącym, począwszy od samorządów, i będziemy tutaj szukać partnerów. A najbardziej wpływowi samorządowcy mówią o tym, że oni chcą taką własną listę skonstruować, bezpartyjni ma się nazywać. Między innymi były sojusznik Pawła Kukiza, czyli prezydent Lubina, jest jednym z animatorów tej inicjatywy. No to już było dawno. No zobaczymy. Mówi się od lat o takich sojuszach, nigdy to nie wyszło jeszcze. No może wyjdzie tym razem, bo to jest taka fala krytyki rządu Prawa i Sprawiedliwości, że chce niszczyć samorządność polską. To może to skłoni samorządowców do tego, żeby się łączyli. Ja myślę, że tak powiem, ważniejszym ruchem będzie to, co zrobi Kukiz 15 do wyborów samorządowych, czyli chcemy właśnie zrobić wielkie, pospolite ruszenie organizacji obywatelskich. Mówił Stanisław Tyszka, przedstawiciel ruchu Kukiz 15 i wicemarszałek Sejmu, gość Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. W jedynce, dziękuję. 26 po 7. Była to rozmowa dnia.